Chciałbym powitać wszystkich bardzo serdecznie. No proszę, jak pięknie, pięknie Joasia pozdrowiła niesłyszących. Ja też się dołączam. Witam wszystkich niesłyszących, ponieważ mogę także rozmawiać w języku migowym. Natomiast no dzisiaj zrobimy coś więcej. Nie będziemy może posługiwać się językiem migowym, chociaż moglibyśmy pewnie po krótkim szkoleniu, ale trochę wyżej sobie postawiliśmy dzisiaj poprzeczkę, ponieważ nasza Joanna zaniemówiła. Nadwyrężyła głos i po prostu nie mówi. A ponieważ nie wiemy, ile to potrwa, czy jeden dzień, czy wiele dni, postanowiliśmy mimo wszystko nagrać program pod warunkiem, że zademonstrujemy pewną umiejętność czytania w myślach. O, teraz na przykład przeczytałem komunikat Joasi. Joasia sobie pomyślała teraz, no, skoro tak dobrze wypadł nam początek, to jest szansa, że Tymochowicz jednak sobie poradzi z tym. Tak, Joasiu, jest taka szansa. Myślę, że na pewno należy dokonać takiej próby. No dobrze. Dzisiaj moglibyśmy rozmawiać na bardzo wiele tematów, ale znowu otrzymuję przekaz taki, że żeby się skupić na tematach niepełnosprawności. Ja myślę, że to będzie o tyle ciekawe, że jest to bardzo tajemnicza sfera. Znaczy niby wszyscy coś wiemy na temat niepełnosprawnych czy niepełnosprawności, ale tak do końca nie jest. Dlatego, że chciałbym powiedzieć, że ten świat, świat ludzi na przykład niesłyszących, no, tam obowiązują w tym świecie trochę inne prawa. I ten świat dla słyszących nie do końca jest dostępny. On nie jest dostępny, ponieważ jeśli mówimy o skrajnym niesłyszeniu, to mówimy o świecie absolutnej ciszy. A świat absolutnej ciszy nie jest nam łatwo dostępny. Co więcej, my źle znosimy przecież na co dzień, gdyby nas tak zamknąć, słuchajcie, w takim pomieszczeniu, gdzie żadne dźwięki nie dochodzą, to wiele osób w ogóle nie jest w stanie wytrzymać takiej sytuacji zamknięcia bez żadnego dźwięku. My jesteśmy tak zaprogramowani, żeby jednak jakieś delikatne dźwięki do nas jednak docierały, żebyśmy czuli, że słyszeli, że żyjemy. Sama świadomość, że żyjemy, nie wystarcza. My musimy coś móc dotknąć, my musimy coś zobaczyć, my musimy coś usłyszeć. I jeżeli nam tego brakuje, no to nie czujemy się tak, jakbyśmy żyli w pełni, czy w pełni byli świadomi. Więc dla wielu osób, które na przykład nie medytują, które nie mają jakiegoś takiego oswojenia się ze światem absolutnej ciszy, to namiastkę, samą tylko namiastkę absolutnej ciszy źle znoszą. Tymczasem ludzie, którzy są od urodzenia w świecie ciszy, którzy nie słyszą od urodzenia, no są w tym świecie, w tym magicznym świecie ciszy, chciałoby się powiedzieć, cały czas, 24 godziny na dobę. I co więcej, oni mają poczucie pełni, mają poczucie, że żyją w pełni i radzą sobie w miarę świetnie. No i o tym też moglibyśmy porozmawiać, bo ja powiedziałem właśnie tak, o magicznym trochę świecie ciszy, czy w ogóle magicznym świecie niepełnosprawnych, ale tak naprawdę tkwi w tym pewna moc, tak jak słusznie Joasia napisała. Jest w tym jakaś niesamowita moc, niedostępna
zwykłemu człowiekowi. Jeszcze powiedzmy tylko króciutko, dlaczego? O, zauważyłem, że jestem w swoim żywiole, Jasiu, bo jakże ja często ci przerywałem podczas naszych rozmów, jakże ja nie zawsze lubię słuchać, ja wolę mówić często, dlatego teraz się czuję w absolutnym swoim żywiole. Ale kontynuując twoją myśl, którą zapisałaś, to jest, słuchajcie, to jest niesamowita moc tego świata. Dlaczego? Dlatego, że są takie przebłyski, są takie momenty, kiedy ta moc się ujawnia. Dlatego, że to nie jest tak, że ktoś po prostu nie słyszy. Nie. Nasz umysł zachowuje się, i zmysły, i umysł zachowują się tak, jakby chciał naprawić jakby jeden niedostatek nadmiarem czegoś innego. I jeżeli ktoś nie słyszy, to za to będzie miał znacznie większą wrażliwość samego dotyku, albo będzie znacznie bardziej spostrzegawczy, będzie widział znacznie więcej niż przeciętny człowiek. I odwrotnie, człowiek niewidomy nie będzie miał przeciętnego słuchu najczęściej, ale będzie miał znacznie lepszy słuch, węch, może poczucie smaku również, znacznie bardziej rozwinięte niż przeciętni ludzie. Więc to jest ten moment, kiedy ta moc właśnie tego innego trochę świata niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, w takich momentach się ujawnia. No właśnie, napisała tutaj Joasia, że jest to nie tylko spokój, ale że gromadzimy informacje, że no i to jest też ciekawa historia, że po takim niemówieniu kilka dni też będzie ciekawie zapytać cię, Jasiu, albo będzie ciekawie, jeśli sama opowiesz, no jakie w związku z tym masz doświadczenia, jak to było w kontaktach międzyludzkich, w świecie, gdy się nic nie mówi na przykład, prawda? Jak ludzie reagują na przykład wtedy, jak wygląda interakcja z otoczeniem, bo jeśli nawet nie słyszymy czy nie mówimy, to nie oznacza, że mamy nie mieć interakcji z otoczeniem. Niekoniecznie. Możemy mieć bardzo dobrą interakcję, inną, ale bardzo dobrą. I możemy być zrozumiani, co nie tylko dzięki temu, że Jasia będzie coś pisać, ale dzięki bardzo bogatej mimice twarzy. Będziemy mogli odczytywać z twarzy, z uśmiechu, z sposobu, w jaki Joanna spogląda. Również i z tego, jakie ma ułożenie głowy. Zobaczcie, że ludzie, którzy wyrażają aprobatę w stosunku do czegoś, delikatnie w jedną stronę przekrzywiają głowę. Jeżeli wątpią, to w drugą stronę na przykład przekrzywiają głowę i delikatnie się uśmiechają. Także tego typu drobiazgi, drobne niuanse jesteśmy w stanie bardzo łatwo odczytać czy też przewidzieć w takich sytuacjach. A dodatkowy plus jest jeszcze taki, że dzisiaj wyjątkowo nie muszę się Jasi pytać, Joasiu, czy pozwolisz, że powiem na dany temat więcej. No dzisiaj mogę sobie pozwolić na większą samowolę. Dobrze. Gestykulacja, jasne, jasne. Właśnie miejsce, znaczy ten brak głosu zastępuje gestykulacja. Gesty stają się znacznie ważniejsze. I tutaj jest też taki ciekawy moment, do którego wróciłbym na moment do tego, o czym mówiliśmy na początku. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że język migowy powstawał z próżni. No nie. W języku migowym było tak, że podpatrywano pewne naturalne nasze gesty i z tych naturalnych gestów ułożono dane w danych kulturach różne języki migowe. Na przykład zauważono, że ludzie mają tendencję do uniesienia dłoni wtedy, gdy zadają pytanie jakieś, na przykład pytanie gdzie. I z tego właśnie powstało w języku migowym, w szczególności polskim, ale nie tylko, pytanie gdzie. Tak rzeczywiście się pytamy gdzie. Na przykład, gdy chcemy zapytać jak coś zrobić, no to ludzie mają tendencję do przekręcania dłoni, okazało się, jak.
No, to oczywiście jest wieloznaczne, bo to może równie dobrze oznaczać podkreślnik, że o, mam pewien pomysł, prawda? Ale to wtedy, gdy unoszę jeszcze dłoń do góry. A samo przekręcenie to jest jakby pytanie jak. I rzeczywiście w języku migowym układamy dłoń w formie literki I lub J i przekręcamy tą literką J, czyli pytamy się jak w taki sposób. Czyli to już będziemy zadali pytania w języku migowym. Gdzie, jak i na przykład skąd. Zobaczcie, że ludzie, którzy się chcieliby zapytać gestem skąd, w naturalny sposób też przekręcają obie dłonie, wykonują ćwierć obrót obu dłoni. Oryginalnie w języku migowym powinienem dłonie ułożyć w taki oto sposób i przekręcam takimi zajączkami. I to jest pytanie skąd. Czyli już znamy pytanie gdzie, znamy pytanie jak i znamy pytanie skąd. No i spójrzmy jeszcze na jedno pytanie, takie bardziej z większą dramaturgią. Na przykład, gdy chcemy się dopytać kogoś, dlaczego, no to bardzo często ludzie nieznający języka migowego wspomagają się gestem, czyli zadają to pytanie dramatycznie, mocno, dlaczego tak się stało, prawda? No i właśnie stąd tak. I stąd pochodzi pytanie w języku migowym, dlaczego? Czyli dwukrotne uderzenie zewnętrzną częścią dłoni w dłoń. Dlaczego? Tak. No, podobnie odpowiadamy, dlatego, tak? Czyli jest jakby pytanie i palcem w dół, czyli to jest odpowiedź dlatego. Także te gesty nie biorą się znikąd. Biorą się z tego, że podpatrywano naturalny sposób bycia człowieka, naturalny sposób gestykulacji i z tego to uporządkowano i z tego ułożono specjalny język, właśnie zwany jako język migany lub język migowy. Tu jest pewna subtelna różnica, przy okazji powiem, język migowy oznacza takie ogólne miganie. Na przykład, kiedy ja powiem, ja idę do szkoły, na przykład. Ja idę do szkoły. No to nie migam końcówek. Chociaż przepraszam, w języku polskim szkoła akurat miga się w taki sposób, to w gest uno, to jest szkoła. Po polsku musiałbym powiedzieć, ja idę do szkoły. Wtedy byłoby to zrozumiałe bardziej. No to jest język migowy. To był przykład zdania w języku migowym. Natomiast gdybym chciał to samo zamigać w języku miganym, to już by to wyglądało troszkę inaczej. Czyli ja idę do szkoły. Czyli już muszę końcówki migać. Wszystkie końcówki w języku polskim, jeśli je migam, no to już mam wtedy język migany, tak zwany, a nie język migowy. Moc ciszy wyznacza granice. Nie reagujemy na wszystko. Cichy, milczący wpływa na otoczenie wibracją, emanacją, spokojem. Tak, i to jest bardzo ciekawa obserwacja, że ta moc, o której prawdopodobnie pomyślała Joasia, to jest zabawne, bo moc kojarzymy z jakimś błyskiem, z jakimś wybuchem, z jakimś wydarzeniem. Rzadko kojarzymy moc ze stoickim spokojem. A jeśli mamy na myśli moc ciszy po prostu, to zobaczcie, to się może kojarzyć z potężną skałą. Z mocą potężnej skały. Czy ten spokój ciszy może być bardzo, bardzo istatyczny i trwały. I no właśnie, i można tym emanować. Czyli w pewnym sensie można zarażać mocą ciszy, mocą spokoju. To też jest właśnie, a propos obejmowania czy bycia z kimś w ciszy. Zobaczcie, że to nie jest takie łatwe. Jakże czymś niełatwym jest milczeć z kimś. Jakże łatwo jest rozmawiać, rozpraszać ciszę rozmową. A jak trudno jest po prostu z kimś usiąść i przez godzinę na przykład po prostu pomilczeć. I tak przy okazji, w sensie psychologicznym, chciałem Wam podpowiedzieć, że jeśli będziecie mieli kiedyś wątpliwości, czy z nowo poznaną osobą wytrzymacie przez całe życie, przez dalszy ciąg życia.
to zróbcie sobie taki test ciszy. Sprawdźcie, czy jesteście w stanie w ciszy, w milczeniu, wytrzymać z taką osobą chociaż jedną godzinę. Kojarzy mi się to trochę z wizytą w kościele. Zobaczcie, jaki to jest paradoks, jaki to jest niesamowity paradoks. Ludzie biegają na msze, na kazania różnego typu, przebierają nogami w kościele, szczególnie młodzi ludzie. Widać, że po prostu już nie wytrzymują tej godziny. Czasem to się przedłuża do półtorej godziny. No po prostu już mają tak dosyć, że chcą uciec jak najszybciej z tej mszy. A jednocześnie marzą o tym, żeby całą wieczność tam spędzić. A nie są w stanie wytrzymać jednej godziny, nie przebierając nogami. Także zastanówmy się, czy to jest dobra opcja. Wizje mocne w ciszy, jeśli zamilkniesz, poznasz, jakby ktoś szukał Boga. No właśnie, jest w tym też coś ciekawego, dlatego że no w końcu, co to znaczy, jak można interpretować medytację, co to znaczy medytować? To jest proces wejścia w ciszę, a nawet mocniej powiedziałbym, to może być, no nie musi, ale to może być proces zaprzyjaźniania się z ciszą. Jeśli zamilkniesz, poznasz jakby, połączenie ze sobą równa się duszą pod świadomością, no właśnie. No i tutaj Joanna nawiązała do czegoś, co pewnie chętnie by rozwinęła, gdyby mogła mówić. Spróbujmy zatem mocniej odczytać myśli Joanny. No rzeczywiście. Bardzo często, kochani, jest tak, jakbyśmy sami siebie w tłumie, we wrzasku, we wrzawie nie byli w stanie odnaleźć. Jakbyśmy, to często widać po tym, że ludzie często nie mogą sobie znaleźć miejsca w zbyt głośnym, zbyt krzykliwym świecie. Tymczasem wejście do świata ciszy nie jest pozbawieniem się jakiejkolwiek interakcji. Owszem, wejście w świat ciszy jest brakiem interakcji z kimś innym, ale nie musi to być brak interakcji z samym sobą. Czyli wchodząc w świat ciszy, możemy tym samym w pewien sposób rozmawiać ze sobą, w pewien sposób poznać siebie samego. To jest bardzo interesujące, dlatego że skazujemy siebie na chwilową samotność. To nam daje też obraz, czy sami ze sobą jest nam dobrze, czy samym ze sobą jest nam dobrze, czy akceptujemy siebie, bo jeśli siebie akceptujemy, to będziemy się także akceptować w świecie ciszy. Wtedy nie będziemy potrzebowali tych sztucznych rozpraszaczy, uwagi. Wtedy będziemy mogli swobodnie skupić uwagę na samym sobie. A więc wejście w świat ciszy może być elementem samopoznania. Może być elementem wejścia w głąb. No tutaj Joasia sygnalizuje mimiką twarzy. Jeszcze zanim napiszę, spróbujmy przewidzieć, co napiszę. Tak, masz rację, Joasiu. Można to zinterpretować jeszcze głębiej. Czyli Joanna by powiedziała, że nie jest to tylko element samopoznania, ale to jest wejście w głąb samego siebie. Czyli jeśli funkcjonujemy w ciszy, podtrzymują spokój, motywację świata krzykliwego, właśnie. No właśnie to wejście w świat ciszy może być ulgą, może być chwilową ulgą, by okazją, o, to jest dobre słowo, słuchajcie, okazją do tego, żeby znaleźć z powrotem siebie, żeby wejść w głąb. No, w psychologii nawet jest na to określone słowo, czy obrazujące cały proces. Mówimy wgląd w siebie, wgląd własny. No, rzeczywiście wgląd własny nie bardzo jest możliwy w krzykliwym środowisku, w świecie, który
produkuje za dużo rozproszeń. My musimy mieć moment taki, kiedy możemy się zafiksować wręcz na samym sobie, a to wymaga pewnego wewnętrznego spokoju. I tutaj chciałbym powiedzieć jedną ciekawą rzecz. I ciekaw jestem, Jasiu, czy się ze mną zgodzisz. Bo na czym polega umiejętność wchodzenia w świat ciszy, doznawania tej mocy spokoju i ciszy? Otóż ta umiejętność wydaje się być niezależna od tego, jak bardzo krzykliwy i rozproszony jest świat zewnętrzny. Czyli mistrzowie tego świata w dowolnie krzykliwym środowisku potrafią, inni się uspokajają, kiedy milczysz. Tak. Tak, ale chodziło mi o coś jeszcze innego, o to, że mistrzowie nie potrzebują zewnętrznego spokoju, żeby odnaleźć swój własny wewnętrzny świat ciszy. Oni mogą nawet w tłumie, gdzie panuje krzykliwa wrzawa, oni potrafią się wyciszyć tak bardzo, żeby wejść wewnętrzny swój własny świat ciszy i tam na chwilę się zatrzymać. To jest kapitalna umiejętność, myślę, bardzo, bardzo pomocna w sytuacjach takich, żeby się wyciszyć po prostu i by uspokajająco wpłynąć na innych, bo taki człowiek, i tutaj nawiążę do tego, co Jasia napisała, taki człowiek, słuchajcie, który potrafi na zawołanie wręcz wejść w swój własny świat ciszy, taki człowiek potrafi również uspokajający i relaksujący, wpłynąć na otoczenie, na innych ludzi. Także to wejście w świat ciszy może być zauważone nawet przez krzykliwe otoczenie. Czyli to wejście w świat ciszy wcale nie musi być ciche i niezauważalne. Może emanować, tam użyłaś takiego słowa wcześniej, że emanacja, no jest coś w tym. Jest fantastyczny fragment filmu, który pokazuje tę moc, może nie absolutnej ciszy, ale takiej delikatnej ciszy. Jak wielka to jest moc. Pięknie to Kieślowski ujął. A propos muzyki filmowej, którą napisał Zbyszek Preisner. Chodzi mi o fragment filmu The Double V de Veronique, Podwójne życie Weroniki. Jest taki moment na tym filmie uchwycony, takie bardzo przejmujące cztery takty napisał Zbyszek Preisner, bardzo pięknej melodii skądinąd. I pod tą melodię chór śpiewa bardzo głośno, bardzo aktywnie jakąś piosenkę. Cały chór śpiewa i taka starsza dyrygentka dyryguje tym chórem. Gdzieś daleko, daleko, daleko na widowni, cichutko, siedzi sobie skromna dziewczyna, która ten takt tej melodii wręcz pod nosem sobie coś po prostu śpiewa w takt tej melodii. Ale ta moc jej śpiewu jest tak ogromna, jest tak przejmująca, że przebija się przez ten głośny chór, który wydawałoby się powinien zdominować całą salę. I ta pani grająca dyrygentkę przerywa w pewnym momencie, odwraca się na widownię, szukając, skąd dochodzi ten cichutki, niby szept, niby głos. Także to przepięknie jest pokazane właśnie w filmie Podwójne życie Weroniki. Nie mi to, nie niepełnosprawni, a moim zdaniem calling, subtelna emanacja rozprzestrzeniania się, trzymają filary wszechświata. Ja bym absolutnie się z tym zgodził, że żeby na przykład w ogóle nie operować takim terminem niepełnosprawny. Zobaczcie, jak to jest krzywdzące, dlatego że niepełnosprawni, po pierwsze, niepełnosprawni mogą być znacznie bardziej sprawni w innych dziedzinach od tak zwanych sprawnych ludzi. No niewidomi znacznie sprawniej słyszą na przykład i tak dalej. Można wiele przykładów podawać. A po drugie, my tak bardzo, zobaczcie, powierzchownie
bardzo zewnętrznie oceniamy, klasyfikujemy ludzi na pełnosprawnych, niepełnosprawnych. A zgodzisz się ze mną, Jasiu, pewnie, że przecież większość niepełnosprawności ludzkiej w ogóle nie widać. Przecież ktoś może mieć niesprawne serce, ktoś może mieć niesprawne nerki. No i też powinien być nazywany niepełnosprawnym, a nie jest, no ponieważ nie jest to widoczne. Więc jest w tym wpisana pewna niesprawiedliwość, że oceniamy jako niepełnosprawnych tych, które oceniamy jako widocznie niepełnosprawnych. A jak ktoś to ukrywa, no to wtedy nie zasługuje na miano niepełnosprawnego. Tymczasem powinniśmy pogodzić się z tym, że ludzie mogą być po prostu różni. Przepraszam, nie wyłączyłem, że ludzie po prostu mogą być bardzo różni i zwyczajnie mogą wykazywać się no, innym typem motoryki na przykład. I język, podobnie język migowy. Język migowy można traktować jako, słuchajcie, cichych, a nie tych, którzy krzyczą najgłośniej, zatem w ciszy trzeba się słuchać poprzez zgiełk świata. Czy na przekór zgiełku świata. No właśnie, tak to właśnie wygląda. No to mi z kolei, to co napisała Jasia teraz, to mi przypomina zjawisko rezonansu, słuchajcie. Jest coś niesamowitego w tym, że uczymy się na fizyce na przykład, no, że rezonans to jest wtedy, kiedy nakładają się częstotliwości, kiedy interferują częstotliwości, kiedy wpadamy w tę samą częstość, co drgający obiekt. Tymczasem cisza nie ma żadnej częstości. Tymczasem cisza absolutna to jest częstotliwość równa zero, a zatem można być w rezonansie z brakiem częstotliwości, z tym zerem właśnie. Można być w rezonansie pełnym. I co więcej, wcale nie jest łatwo wejść w taki ciszy rezonans. To wymaga wielu ćwiczeń, to wymaga wielu przygotowań, ale myślę, że jeszcze coś więcej, Jasiu, i o to cię chciałbym zapytać, czy z tym się zgodzisz. Bo moja obserwacja jest następująca. Wydaje mi się, że lepiej ciszę, znacznie lepiej, znoszą ci, którzy są w zgodzie sami ze sobą. Jeżeli ktoś jest w konflikcie sam ze sobą, źle będzie znosić ciszę. To Jasiu, to jeśli, jak miło, miło, przepraszam, bo nie. Jakbyś mogła drukowanymi tekstami pisać, to byłoby mi wygodniej. W oczy niby milczę, a wypowiadasz wszystko, co myślę. O, właśnie, no właśnie. Tego mi brakowało, Jasiu, tego mi brakowało, żebyś do czasu napisała tak, trafiłeś w dziesiątkę, albo tylko w piątkę, albo w trójkę. Tak, jesteś genialny w odczytywaniu myśli. No proszę, właśnie, tak dokładnie jest. No moglibyśmy też pójść trochę o krok dalej. I zrobić jeszcze coś, co jest niemożliwe w radiu, gdybyśmy prowadzili audycję radiową. Moglibyśmy po prostu na wizji razem pomilczeć. Zobacz, przy okazji radia to widać, jak ludzie walczą z ciszą. Zobacz, w samym audycji radiowej na przykład jest nie do pomyślenia, żeby nagle słuchacze, żeby nagle prowadzący pomilczeli sobie pół minuty na przykład. To jest nie do pomyślenia, trzeba likwidować każdy martwy punkt. Ciszę nazywa się martwym czasem czy martwym punktem. O, jednocześnie ta cisza bywa źródłem strachu, zauważ, Jasiu. Jak mówca ma przemówienie do ludzi, przemawia, to czego się wielu mówców czy początkujących mówców najczęściej najbardziej obawia? Właśnie takiego momentu, kiedy będą na tej scenie, kiedy nagle zapomną swojej kwestii, nie będą wiedzieli, co powiedzieli i będą, co mają powiedzieć i będą milczeć. Czyli w domniemaniu jest to, że ludzie będą źle znosić moment ciszy. A tak wcale nie jest.
Okazuje się, że nawet gdy wielcy mówcy przemawiają, czasem świadomie robią dłuższe pauzy, na które nowicjusze sobie nie pozwolili właśnie z tej obawy. Natomiast dobrzy mówcy wiedzą, że warto dać ludziom audytorium, także moment wytchnienia, także warto dać moment refleksji. A to jest możliwe wtedy, kiedy dajemy im chwilę ciszy, czy wtedy, gdybyśmy powiedzieli, że wpadamy w rezonans z ciszą. To popatrz, jak dużo dwa procesy ciszy. Kto chce mieć konflikt, cichy rozwiązuje konflikt. Tak, cisza, milczenie może mieć moc oczyszczającą, może mieć moc przede wszystkim uspokojenia, a uspokojenie może być ścieżką do rozwiązania konfliktu. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. To, co teraz robimy, Joasiu, przypomina mi, oj, coś mi się obraz zawiesił teraz. Ale okej, teraz już dobrze. To, co teraz robimy, przypomina mi taki dosyć naturalny też, wiesz, sposób komunikowania się Chińczyków pomiędzy sobą. Ja to obserwuję, gdzie jestem, w Kambodży bardzo często. Często ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że w samych Chinach króluje 800 języków chińskich. Nawet nie dialektów, bo oni na to nie mówią, że to są dialekty. To są odrębne języki chińskie. I to nie jest tak, że one są bardzo podobne i wszystko Chińczycy rozumieją. Bardzo często obserwuję takie zjawisko, że jeden Chińczyk z północy mówi coś do Chińczyka z południa i tamten nic kompletnie nie rozumie. Ani jednego słowa nawet. Natomiast z pomocą przychodzi technika pisania. Otóż okazuje się, że symbole kanji, chińskie poczciwe symbole kanji wszędzie, we wszystkich tych językach są identyczne, a nawet więcej, bo w Japonii mamy trzy alfabety, hirakana, katakana i kanji właśnie. I te kanji japońskie jest także identyczne z kanji chińskim. I co robią wtedy Chińczycy? Dokładnie to samo, co robi dzisiaj z nami Joasia. Wyjmują kartkę papieru i gryzmolą te swoje symbole. I dzięki temu dokładnie wiedzą, o co chodzi. Dokładnie mogą perfekcyjnie się porozumieć wtedy właśnie. To są zabawne momenty, bo wyobraźcie sobie dwóch Chińczyków, jednego z północy, drugiego z południa, nie są w stanie mówić głosem, bo nic, ni cholery się nie zrozumieją. I co oni robią wtedy? Siadają naprzeciwko siebie, słuchajcie, wyjmują, wyciągają telefony i rozmawiają, siedząc naprzeciwko siebie poprzez telefon. To tak, takie zabawne to są obrazki, które często obserwuję. Opowiedz o mafii taksówkowej. Dobrze. Czyli Joasia tym samym prowokuje mnie do tego, żebym opowiedział coś więcej o przeszłości. Dawno, dawno temu, ale to nie była bajka, to nie będzie bajka, o której opowiadam, tylko tak było po prostu. Po pierwsze łączyłem studia z pracą, to znaczy pracowałem w Szpitalu Bielańskim kiedyś, a potem przeniosłem się do Pilic, gdzie miałem kontakt z całkowicie sparaliżowanymi, których to uczyłem języka Blisa. To jest takie współczesne pismo obrazkowe. Zresztą ma swoją fantastyczną legendę, bo Karol Blis, twórca tego języka, wymyślił ten język, siedząc w więzieniu w Chinach, nawiasem mówiąc. No i rzeczywiście w tym języku, bo wtedy pokazuje się plansze z różnymi rysunkami i osoba całkowicie sparaliżowana, czy prawie całkowicie sparaliżowana, mrugnięciem oka na przykład pokazuje, jaki symbol wybrać i z tego można układać całe zdanie. No teraz się to robi technikami komputerowymi oczywiście znacznie lepiej, szybciej. Ale byłem zafascynowany tym, jak bardzo warto to robić. To nie chodzi o fascynację samym językiem Blisa, ale chodzi o to, że to był środek do celu. Chodzi o to, że za pomocą języka Karola Blisa ja nie tylko mogłem wejść w świat ludzi, w świat myśli, no chciałby się powiedzieć też i swoistej ciszy ludzi sparaliżowanych, ale oni mieli kontakt do mojego świata.
Oni mieli dzięki temu kontakt ze światem zewnętrznym, czyli na moment, jakby symbolicznie chociaż, mogli wyjść ze swojego świata. I ja no, pamiętam, jak to było niezmiernie ważne, jak to zmieniało życie. No bo potem zajmowałem się niesłyszącymi, ponieważ spotkałem na swojej drodze fantastyczną, wtedy bardzo młodą dziewczynę, Małgosię Czajkowską, która po prostu nauczyła mnie biegle w miarę języka migowego i miganego. Więc dzięki niej zmieniłem ten start w języku migowym. Tak czy owak wymyśliłem sobie wtedy, że będę integrować, że spróbuję zasetować, czyli zmienić mentalność ludzi w Polsce, że spróbuję namówić ludzi do tego, żeby nie traktowali niepełnosprawnych, w szczególności niesłyszących, jako niepełnosprawnych, tylko jakby, żeby traktowali ich jak obcokrajowców, jakby we własnym kraju. I na przykład łączyłem ludzi młodych, młodzież szkół licealnych z młodzieżą niesłyszącą, ale w taki sposób, że to słyszący się mieli dopasować, a nie ci niesłyszący. No czyli po prostu uczyłem przez 3 miesiące uczniów słyszących i dopiero potem kontaktowaliśmy ich z niesłyszącymi, wyjeżdżaliśmy wspólnie na wycieczki liczne i tak dalej. No to było fascynujące, bo zapytałabyś pewnie chętnie teraz, gdybyś mogła mówić, Joasiu, no to ile, jaki procent tych młodych ludzi zapisywałeś na język migowy? Otóż wyobraź sobie, że ogłosiłem w 3 klasach tylko próbnie, liczących po 20 osób, czyli 60 osób powinno maksymalnie przyjść do mnie na zajęcia, a przyszło 3000. 3000. Ja musiałem dzielić, dlatego że ja przedstawiałem to jako absolutną wartość. Ja tłumaczyłem tym młodym ludziom, słuchajcie, będziecie znać tajemny język. Będziecie mogli sobie podpowiadać na klasówkach. Nikt nie będzie wiedział, o czym mówicie. Pójdziecie na dyskotekę, gdzie po prostu uszy pękają, gdzie nic się nie słyszy, a wy będziecie mogli swobodnie rozmawiać ze sobą. Będziecie czuli, że zyskaliście nową wartość w życiu po prostu. Taka retoryka bardzo przekonywała tych młodych ludzi i oni wręcz pasjonowali się językiem migowym, a potem traktowali potem tych niesłyszących nie jako niepełnosprawnych, tylko tak jakby, tak jak Amerykanów, którzy by przylecieli do Polski, a oni mówili po angielsku. Także bez przerwy się ich pytali, czy dobrze migają, czy źle migają. Oni poprawiali, jedni drugich poprawiali. No, było to fantastyczne. No i to mnie zachęciło, Jasiu, do tego, żeby powiększyć to grono, żeby zaproponować, żeby jeżdżących na wózkach inwalidzkich, tak, no właśnie, to mnie zachęciło do tego, żeby zachęcić jeżdżących na wózkach inwalidzkich, żeby traktować nie jako ułomnych ludzi, niepełnosprawnych, ale jako normalnych, zwykłych ludzi, którzy po prostu są pewną mniejszością motoryczną, kinetyczną mniejszością. No i pamiętam wtedy, mówiąc już, nawiązując do swojego pytania, no mieliśmy problem z tym, gdzie się spotykać, więc ponieważ działałem w centrum, ponieważ Wydział Fizyki jest blisko centrum, przy ulicy Chorzej w Warszawie, więc z ulicy po prostu, nieumówione, poszedłem do Muzeum Techniki. Tam spotkałem fantastycznego człowieka, który akurat był dyrektorem Muzeum Techniki, dyrektora Jasiuka. Powiedziałem mu o swoich dążeniach i o tym, że szukam właśnie odpowiedniej sali na takie spotkania. I wyobraźcie sobie, że dyrektor Jasiuk był tak zachwycony pomysłem, że raz w tygodniu zawsze, w piątki, przepraszam, najpierw w piątki, potem w soboty, udostępniał nam najpierw jedną wielką salę na spotkania, a potem praktycznie całe Muzeum Techniki nam udostępniał na te spotkania łączące pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, których namawiałem, żeby traktować jako mniejszości, a nie niepełnosprawnych. Fantastycznie to się odbywało, po kilkaset osób przyjeżdżało, ale był kłopot. Był kłopot, dlatego że no, jeżdżących na wózkach trzeba było dowozić jakoś. To były lata 90. w Polsce. Ja założyłem wtedy takie stowarzyszenie Signum, stowarzyszenie, które miało integrować
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Dlatego, że byłem zafascynowany tym, jak niewiele robiąc, ogromnie można pomóc bardzo wielu osobom. No ale był problem, jak dowozić tych ludzi. No nie mieliśmy funduszy żadnych, nie mieliśmy pieniędzy, żeby fundować im jakieś płatne przejazdy. Ale wtedy był w pobliżu tam dworzec centralny i było głośno o tak zwanej mafii taksówkowej. Więc ja po prostu nie myśląc, poszedłem tam na te trzy postoje rozmawiać z taksówkarzami. No mówiłem, panowie, no tajemnicą poliszynela, jeszcze wtedy byłem na tyle bliski, że nie wiedziałem, że takim językiem nie można do nich mówić, że trzeba mówić prosto. A jak powiedziałem mi, czy to jest tajemnica poliszynela, to oni nie bardzo wiedzieli, czy dać mi w zęby, czy ich obrażam, czy ich nie obrażam. No mniejsza z tym. W każdym razie powiedziałem, no jesteście mafią, no to dużo zarabiacie. No to stać was chyba na to, żeby od czasu do czasu na przykład wyświadczyć pewną usługę. I zanim zdążyłem powiedzieć, o co chodzi, już słyszałem przekleństwa różnego typu, których nie będę cytować. No nie dało się z nimi w ogóle porozmawiać. To wtedy wpadłem na pomysł taki, że wydrukowałem ulotki samowolnie, jakoby Urząd Miasta Warszawy ogłaszał, że chce się ostatecznie rozprawić z mafią dworcową. Czyli, że będzie powołana nowa korporacja, no nawiasem mówiąc, wiele lat później tak się też stało. Ale, że oni mogą się zapisać do tej korporacji i są zaproszeni na rozmowy w sprawie właśnie tej wielkiej zmiany, jaką Urząd Miasta szykuje. I zaprosiłem ich wszystkich, pamiętam, na sobotę, na pewną sobotę, na godzinę 17 do Muzeum Techniki właśnie. No przyszło kilkuset reprezentantów mafii taksówkowej na to spotkanie, gdzie już czekali niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, młodzi najczęściej ludzie, fantastyczni chłopcy, fantastyczne dziewczyny. No i ci taksówkarze byli w szoku w ogóle, nie wiedzieli, o co chodzi. No i wtedy miałem swoje życiowe wystąpienie, pamiętam, wtedy powiedziałem tak, przyznaję się, to był podstęp, zwabiłem tutaj was podstępem, dlatego, że jak chciałem normalnie z wami rozmawiać, to obrzucaliście mnie przekleństwami, nie chcieliście ze mną rozmawiać, więc musiałem zastosować podstęp, ale liczę na to, że będziecie po prostu dobrymi ludźmi, że jest takie pragnienie w was, żeby nie tylko skubać klientów, ale żeby robić coś dobrego jednocześnie. A tutaj macie fantastyczną okazję do tego, żeby powiedzieć sobie, okej, może pracowałem tu i tam, ale robiłem też coś dobrego. Wyobraź sobie, Jasiu, że 85 taksówkarzy zapisało swoje adresy, imiona, nazwiska, wpisało się na listę, że będą raz w tygodniu zarówno jeździć po daną osobę, przywozić ją, jak i potem zawozić nieodpłatnie. Słuchajcie, to trwało przez 3-4 właśnie, prawie 4 lata. 4 lata, no nie utrzymało się 80, ale 60 kilku tak zwanych taksówkarzy z mafii dworcowej było wiernych temu pomysłowi i tej idei przez prawie 4 lata. Dlatego okazało się coś, co jest no, faktem psychologicznym, że wszędzie można w każdej grupie wyłuskać coś dobrego z każdego człowieka. I tak też wtedy no, z sentymentem dlatego wspominam ten okres. Ale teraz Jasia pewnie by chciała zapytać, no dobrze, to było kiedy? A co teraz moglibyśmy z tym zrobić? Jasiu, oczywiście chętnie Ci na to pytanie odpowiem. Moglibyśmy wrócić i rozpropagować tą ideę, do której zresztą wracam, QLogos. Na platformie QLogos, która łączy biznes, edukację i społeczność, właśnie propagujemy zupełnie inne podejście do niepełnosprawnych. Propagujemy, a nie musimy propagować integracji. Dlatego, że oni się integrują automatycznie. Mało tego, możemy zapewnić czy zabezpieczyć wolność finansową dla osób niepełnosprawnych, które wcale nie będą się czuły gorzej na naszej platformie niż ktokolwiek inny.
No, tylko dlaczego mielibyśmy się tylko ograniczać do platformy QLogos? Myślę, że w ogóle byłoby rzeczą cenną propagować zupełnie inne spojrzenie na osoby niepełnosprawne, do czego gorąco namawiam i ciebie, i wszyscy, którzy nas słuchają. Wszystkich, którzy nas słuchają. No, taki nawet udany mieliśmy program, Jasiu. Częściowo w świecie ciszy, a częściowo, przepraszam, oddasowo, no właśnie to sprawia, że czuję się majestatycznie. No proszę, jak pięknie napisałaś. Genialnie korzystającym ze wszystkich żywiołów. No jakże poetycko pięknie napisałaś. No właśnie, ja także się czułem jak w swoim żywiole, Jasiu, bo nikt mnie nie przerywał. Mogłem mówić, co chciałem po prostu. Także bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, Małgosiu. Wspólnie powiedzmy też niesłyszącym. Tak, do widzenia wszystkim niesłyszącym również. No i do zobaczenia, kiedy już będziemy poza tajemniczym, jakże magicznym i pełnym niesamowitej mocy światem ciszy. Dziękuję bardzo. Jeszcze do końca.